Przecież różne są sytuacje w naszym życiu. W różnych sytuacjach Pan Bóg jakoś do nas przemawia. W mojej sytuacji było tak, że wydawało się, że byłem takim normalnym katolikiem. Mama goniła do kościoła na majowe. Nieraz się to płaczem skończyło, bo w piłkę trzeba było grać. Ale chodziłem. Pewnie dla mamy. Nie dla Pana Boga, nie dla siebie. Później gdzieś tam Pan Bóg mnie szukał. A to się stało przez jakieś spotkanie modlitewne, na które siostra zaciągnęła. A to się stało przez jakieś rekolekcje. I tak kroczek po kroczku Pan Bóg gdzieś tam moje serce zdobywał. Przyszło małżeństwo i też pięknie i przed Panem Bogiem zawarte. Ale czasem pojawiają się jakieś problemy po drodze i gdzieś tam straciłem Pana Boga z oczu prawdopodobnie. I stało się tak, że w pewnym momencie zauważyłem, że gdzieś tam relacje z Nim gubię i potrzebowałem jakoś odszukać Go na nowo. I razem z żoną postanowiliśmy, że będziemy szukać. Jak to mówią, jak trwoga to do Boga, to u nas trwoga wyglądała tak, że straciliśmy trójkę małych, nienarodzonych jeszcze dzieci. I bolało to strasznie i nie było wiadomo, gdzie się podziać. Ale wtedy właśnie człowiek przestaje sam kombinować i przestaje sam chcieć. Tylko pada przed Bogiem i jest szczery. I jakoś wtedy Pan Bóg nas pokierował ku takiej grupie ludzi, która wspólnie organizowała kurs Alfa. Na nim jakoś przeżyliśmy go wspólnie i jakoś tak na nowo swoją wiarę odbudowaliśmy. I Pan Bóg błogosławił. I wkrótce potem na modlitwie uczynił coś takiego bardzo szczególnego, co zmieniło moje całe życie w zasadzie. Bo padłem na kolana po modlitwie i płakałem, nie wiedzieć dlaczego, i czułem, że jakiś kamień spadł mi z serca, ale jeszcze nie wiedziałem, o co chodzi i co się stało. Ale było pięknie, było lżej. I na drugi dzień rano klękłem sobie i powiedziałem Panu Bogu kilka prostych pytań. Panie Boże, co ze mną? Co z moją rodziną? Co z moimi dziećmi, na które czekamy? Co z moją żoną? My tu jesteśmy gdzieś daleko w innym kraju. I rzuciłem to tak trochę na wiatr, nie myśląc, że cokolwiek, kiedykolwiek Pan Bóg odpowie. Ale oddałem Mu to. I otworzyłem sobie czytanie z tego dnia. A w tym dniu Pan Bóg właśnie już wieki temu przewidział to czytanie dla mnie. I powiedział dość jasno, słowami z Księgi Izajasza, że będzie szczęście, że nie będzie już dzieci nienarodzonych, że będzie błogosławieństwo, będzie dom. I nie wiedziałem, szczerze mówiąc, w całym swoim życiu nigdy nie słyszałem chyba tego fragmentu, żeby było jasno powiedziane, że dzieci nienarodzone już nie umrą. A to jest właśnie w Biblii. I poczułem tak po prostu, że tak mi w pięty poszło, że to było tak wyraźne, tak odpowiedź na ten mój krzyk rozpaczy. I wtedy chyba przestałem z Panem Bogiem handlować, że to ja coś zrobię dla Ciebie, a Ty coś zrób dla mnie i załatw mi wreszcie te dzieci. Tylko jakby stanąłem szczery przed Nim. I okazało się, że po kilku miesiącach zacząłem trochę marudzić, że Panie Boże, Ty coś obiecujesz, a tu nic. Jak to tak? Ja naprawdę żyłem tym słowem każdego dnia. I dosłownie wtedy poszedłem do spowiedzi. Pamiętam, że wypłakałem się po tej spowiedzi. I ksiądz mnie jakoś tak pocieszył, że to jest taka walka o błogosławieństwo, tak jak walka Jakuba w Starym Testamencie. I miesiąc później okazało się, że jesteśmy w ciąży. I miałem takie wyraźne doświadczenie tego, że po prostu w momencie, kiedy ja padłem na twarz i kiedy ja się poddałem i przestałem już sam po swojemu i własnymi siłami, to wtedy Pan Bóg właśnie zrobił to, co chciał już dawno zrobić, pobłogosławił. Zrobił dokładnie to, o co walczyłem przez cały czas.
wiele różnych sytuacji się potem jeszcze wydarzyło, bo była i choroba dziecka, i były różne takie sytuacje trudne dla nas, ale w każdej z nich zawsze, jak czuliśmy, że jest źle, to wracaliśmy jakoś bliżej, oddawaliśmy to Bogu i za każdym razem widziałem, jak Pan Bóg prowadzi i błogosławi. I mam wrażenie, że nigdy nie miałem takiego momentu jakiegoś olśnienia i nawrócenia, ale w każdej sytuacji w moim życiu, czasem im trudniejszej, tym bardziej wyraźnie, Pan Bóg podnosi i wyciąga rękę i zawsze jest ta ręka gotowa. Czasami wystarczy po prostu poprosić albo powiedzieć, że się chce spróbować. Jak masz odwagę, to możesz to zrobić. Możesz Panu Bogu powiedzieć, że Ty byś chciał też spróbować być z Nim. Chodzić z Bogiem, jak to mówią w Starym Testamencie. Odważ się.